Witam Was bardzo serdecznie po przerwie. Jeszcze raz chciałbym podziękować naszym sponsorom, Freebase i Repaszem. Jeżeli napełniliście swoje żołądki, ewentualnie zanieśliście na poziom różnych substancji, to bardzo dziękujemy. I teraz Łukasz Sarnacki, czyli Sarniak, opowie nam o Neo4j. Trzeba programować. Cześć, ja jestem Łukasz Sarnacki. Tak w internecie można mnie znaleźć. I będę się mówił o Neo4j. To jest grafowa baza danych. To będzie takie krótkie wprowadzenie. Podstawy. To jest Jellybase. Bardzo fajna firma. Tu jest moja prezentacja. Tak nie widzę, żeby ktoś ma laptopy, więc potem to przyznam Facebooka. I zaczynając od tego, gdzie umiejscowić grafowy baz danych, a w szczególności Neo4j, jeżeli mówimy o bazach danych. Jest taki fajny wykres, który obrazuje, jak się mają te bazy danych, gdy porównamy je względem złożoności tych danych i wielkości. No i paradoksalnie, jeżeli chodzi o złożoność danych, grafowe są blisko relacyjne. Wydawałoby się, że gdzieś tam może dokumentowe byłyby bliżej, bo to też NoSQL i tak dalej. Ale okazuje się, że jakby te problemy, które rozwiązują bazy grafowe, też da się zamodelować w bazach relacyjnych, ale gdy relacji jest dużo, gdy te dane są połączone na kilku poziomach, gdy ta złożoność rośnie, to często dochodzimy do momentu, gdzie skomplikowanie sprawia, że pisanie kodu jest bardzo trudne. I wtedy bazy grafowe rozwiązują wiele problemów, gdzie trzeba na przykład robić kilkanaście złączeń tabel w danych relacyjnych itd. A o tym zaraz powiem. Będę to porównywał do relacyjnych baz danych, bo tak naprawdę właśnie problemów, które rozwiązują bazy grafowe, nie za bardzo da się te problemy zamodelować ani bazami dużą wartość, ani za bardzo bazami dokumentowymi, no bo tam nie ma takich możliwości technicznych. Można gdzieś tam robić, w jakichś dokumentowych bazach próbować to robić, ale byłoby to ciężkie. No więc taka prosta relacja wielu do wielu. Mamy użytkowników, oni mają swoje zainteresowania, budujemy Facebooka i łączymy sobie tych użytkowników z zainteresowaniami tabelą łączącą. No i każdy jakby rekord tej tabeli łączącej mówi nam, ten użytkownik jest połączony z tym zainteresowaniem. Tak się tworzy wielu do wielu, wszyscy to znamy. A w bazie grafowej to wygląda tak. Czyli tutaj jest to dużo prościej zrobione, bo w tym momencie mamy, to jest nasz użytkownik. I to, co u nas było wcześniej rekordem w tabeli łączącej, teraz jest po prostu krawędzią grafu. I gdyby poprosić nietechniczną osobę, żeby narysowała takich użytkowników z zainteresowaniami, to prawdopodobnie wyszłoby jej coś bliżej czegoś takiego, niż nikt by nie rysował tych słupków tam z rekordami i powiedział, no to jest takie zamodelowanie tego problemu wiele do wielu. Więc to jest tak, jak my naturalnie myślimy. Użytkownik ma jakieś hobby, ma inne hobby, a ta relacja, ta krawędź ma swoją nazwę, to łatwo jest zrozumieć, łatwo jest dostrzec, o co tu chodzi. I tak właśnie bazy grafowe trzymają te dane, jakby przechowują je w postaci grafu. Parę słów kluczowych o Neo4j. No
to jest baza grafowa, ona posiada właściwości transakcji async, czyli tam spójność, najpierw jest atomowość, potem jest spójność, potem jest izolacja i resistance, durability, czyli tam trwałość na polskim. Ciężko jest na polskiej pomocy wszystko. Jest skalowalna, przynajmniej według twórców. Tam się mówi, że 34 miliardy relacji i 34 miliardy wierzchołków. No, myślę, że mi to wystarczy. Niestety jest na Javie. Ale da się używać tego sami. No i dobra. Jakby opisać graf grafem, znaczy bazę grafową grafem, to wyszłoby mniej więcej, że powiązania, które posiadają własności, te powiązania łączą wierzchołki, a wierzchołki też posiadają własności. Teraz troszkę wykładu, który na podstawie problemu, który jakby jest takim skrajnym skrajnością, jeżeli chodzi o pokazanie, gdzie baza relacyjna nie daje rady, a baza grafowa daje radę. I to jest ten problem małego świata, czyli albo inaczej 6 stopni Kevina Bacona. Ktoś słyszał? To czyli, jak ktoś nie słyszał, to chodzi o to, że jeżeli weźmiemy dwie dowolne osoby, to tak głosi miejska legenda, że poprzez 6 połączeń i poprzez ich znajomych można ich każde dwie dowolne osoby połączyć. No i z tego wyszedł właśnie inny problem. Ktoś się zastanawiał, czy jak weźmie się dowolnego aktora, to czy będzie istniało 6 takich wierzchołków. To może być film albo inny aktor, którymi można dojść do Kevina Bacona. To jest żywotny problem. Programy się próbują rozwiązać. Tam są jakieś w różnych językach, to jest rozwiązane. PostgreSQL i MySQL, jak chcecie się rozwiązać, to ja nie chciałem nawet wkleić tego kodu, bo znalazłem jakiś tam kod, chciałem go nawet testować, czy on działa, ale to jest długie, okropne, nieładne, niektóre rozwiązania są za pomocą tam, nie wiem, 6 joinów jakichś tam zagnieżdżonych, niektóre są na podstawie jakichś zapytań rekursywnych, których ja szczerze mówiąc nie umiem. I stwierdziłem, że nie będę nawet tego kodu pojął, bo to nie ma sensu. Neo4j robi się to w ten sposób. I to jest na tyle proste, że chyba każdy mógł to jakoś w miarę przeczytać, tak? Jeżeli założymy sobie, że te nawiasy zwykłe to są wierzchołki, a te nawiasy kwadratowe to są krawędzie grafu, no to widzimy, że weź wierzchołek, który ma imię Kevin Bacon, weź wierzchołek, który ma imię Meg Ryan i weź dowolne relacje, tak gwiazdka symbolizuje dowolne relacje i zwróć najprostszą drogę między nimi. Nie będę się raz na tym dłużej skupiał, bo później będzie mała demo. Wydajność w takim przykładzie, to jest oczywiście z gwiazdką, bo jak mówimy o wydajności, o jakimś benchmarkowaniu, to fajnie było jednak pokazać ten drugi kawałek kodu i jednak jakoś na jakiej maszynie to i tak dalej. Ale tu jakby nie ma znaczenia, czy to na jakiej maszynie i jaki to był dokładnie kod, bo chcę tylko pokazać, jakie są rzędy wielkości. Tak, dla 1000 osób, gdzie średnio każdy ma 5 znajomych. Przykład z książki Neo4j in Action. Tam właśnie MySQL to robi 2 sekundy. Jak się zwiększy to do na przykład miliona osób, to MySQL przy 6 tych poziomach może już nie wyrobić w ogóle. A Neo4j dalej będzie zajmowało Neo4j jakieś tam, nie wiem, miliony milisekund czy coś takiego. I to jest bardzo łatwo wytłumaczyć, więc jeszcze wrócę troszkę. Dobra, jeżeli załóżmy, że użytkownicy mają milion, każdy ma 50 znajomych, no to ta tabela łącząca będzie ogromna. Ja tam te 50 milionów rekordów mniej więcej, powiedzmy.
A i teraz, żeby wybrać tych znajomych, to jeszcze w kilku poziomach, no to za każdym razem będziemy musieli przeszukiwać tabelę łączącą. A w bazie grafowej nie obchodzi nas kompletnie, powiedzmy, że my jesteśmy tym użytkownikiem, chcemy sprawdzić tego użytkownika, to wokół może być 20 milionów tych wierzchołków, ale nas to nie obchodzi, bo nas obchodzą tylko te powiązania, po których my prawidzujemy, jak po grafie, jakbyśmy palcem z jednego wierzchołka do drugiego. Więc tam może być ogromna ilość danych, a nas interesuje tylko to, z czym jesteśmy połączeni. I dlatego jest takie szybkie, dlatego tak dobrze też się skaluje takie problemy. Ten przykład był w języku, który się nazywa Cypher. To jest język zapytań, tak jak SQL zresztą, który dopasowuje do wzorca. Ma ze SQL-a trochę wzięte. Ja jak to usłyszałem, jak przeczytałem, że on ma ze SQL-a trochę, to ja tak byłem przerażony, że drugiego SQL-a robią, ale nie, to jakby wiedzieli fajne rzeczy ze SQL-a, a nie fajnie nie wiedzieli. No i ma operacja danych, dodawanie, usuwanie, aktualnienie. Sporo analogii można znaleźć do SQL-a, na szczęście fajnie się w nim pisze. No i pokażę teraz, jak mniej więcej wygląda. I to jest w ogóle coś tak wspaniałego. Ja też nie widziałem jeszcze już dawno tak fajnie zrobionej konsoli w przypadku jakiegoś narzędzia, którego używałem, tak? Bo otwieramy jego konsolę i ja tu już rzuciłem dane, które są w jednym przykładzie. To są dane właśnie aktorów, filmów, reżyserów i tak dalej. I mamy wpisane tutaj jakieś informacje o tym, co tam w tej bazie jest. No i tu widzimy, że tam miałeś w tym drugim menu. Tu, niżej. Niżej. Nie, to jest źle. Dobra. Dobrze, że to podpowiadam. Okej. Okay. No i widzimy, że mamy wypisane, jakie mamy labels, czyli etykiety. I to jest tak, że każdy wierzchołek może mieć swoją etykietę. Więc widzimy tutaj, że mamy jakieś wierzchołki, które są są podpisane etykietą movie albo person. I mamy też relacje, czyli te krawędzie grafu, które mają swoje jakieś tam typy. No i tu widzimy, to jest acted in, directed, produced i tak dalej. No i mamy jakieś property keys, czyli te atrybuty, czy te właściwości wierzchołków lub relacji, na które mam przypisane, na przykład tutaj jest rating, release, no to łatwiej domyśleć, co to opisuje. I teraz tak, jak chcemy coś tu sobie wpisać, to zaczynamy od takiego słowa match, które dopasowuje właśnie coś, co będziemy chcieli wziąć. Na początek pokazuję, że najprostszą chyba możliwą, to nam wypisze wszystkie wierzchołki. Wow. Ja jednak zbuduję tego Facebooka. I teraz tak. To był wierzchołek, ale tak naprawdę to jest jakby, można to nazwać jakkolwiek, bo jeżeli nie podamy żadnego typu, to Neo4j stwierdzi, że to jest wierzchołek. No więc możemy napisać nawet node i dać sobie na przykład jakiś limit, żeby to fajnie wyglądało. No i teraz mam na przykład 20 tylko wierzchołków to wypisało. No ale to jest mało ciekawe, można sobie... Taka mała uwaga, ja się tego uczyłem jakieś może 2 czy 3 godziny maksymalnie. To jest naprawdę mega prosty język.
chcemy powiedzieć, że nazwać sobie, wyciągnąć coś, co nazwiemy N. I to będzie miało etykietę na przykład person. I będzie miało imię, tutaj trochę jak w JSONie. Na przykład Kiana, albo Kevin Bacon. Poznęcam się na nim. Kevin Bacon, rozumiemy. Okay. Nie nauczyłem dobrze. Trzeba zwrócić to. Teraz ten N. Jest ok. Możemy zobaczyć sobie to w postaci tabelarycznej albo grafowej. Grafowa jest mało ciekawa, tylko jeden ze szkoły. I teraz mówiłem, że to jest trochę jak SQL. Bo właśnie to, co dodaliśmy teraz ten name, można równie dobrze przerzucić do klauzuli where. Ale możemy na przykład stwierdzić sobie, że wyciągniemy sobie aktorów, znaczy właściwie osoby, którzy mają... Tutaj właśnie podobna notacja do SQL-a. Co to było? Może tak to wyświetlić. No ale teraz jakby interesuje nas to powiązanie, bo no, po to mamy bazę grafową. Więc zapytajmy się o coś fajniejszego. Zapytajmy się na przykład o takie osoby. I teraz tak, to będzie połączenie relacji jakiejś. Czyli też mega intuicyjne. Jak już się zapamięta, że nawiasy pokrowne, znaczy zwykłe są wierzchołkami, a te kwadratowe są relacjami, to możemy bardzo fajnie jeszcze stworzyć. Bo teraz zapytajmy się właśnie, okej, okay, niech będzie ten Kevin Bacon. Okej. Okay. Teraz właśnie stworzymy to, co było na jego przykład. Teraz jakaś inna osoba. Jerzy Sztur. Myślę, że go tu nie ma. Okej, okay, zobaczymy Ryan. I teraz tak, co tam zrobiliśmy? Daliśmy shortest path. Okej, okay, zapnijmy to shortest path. Jeszcze przypiszmy to na coś, żeby to można było zwrócić. No i zwróćmy to. Okej. Okay. No i mamy najkrótszą ścieżkę. Działa rzeczywiście. No i, ale tu jakby jeszcze można inne fajne rzeczy pytać. Na przykład powiedzmy sobie... Pokaż, co to za fajne. Co za filmy, co za filmy? A ten też się klikałem, bo ciekawy. Few Good Men i... Co dalej? Top Gun. A możesz teraz dać warunek na minimalną długość tej ścieżki? Czyli nie krótsza niż 3. Żeby była nie krótsza niż 3? Właśnie, no można. Można sobie powiedzieć, ok. Znaczy nie krótsza? Właśnie, ok, jak chcę nie krótszą, no wiem, teoria gra. To on powie, że nie może, bo on powie, że minimalna nie może być wśród tych spaw, ale mogę na przykład, żeby było tylko do, jak się do 2, no to mi nic nie znajdzie, bo szczerze mówiąc, nie wiem, jak zrobić shortest path. A może to nie mówi, no, może nie shortest. Znaczy jak wszystkie to właśnie z tą gwiazdką jest, to jest pierwsze, co się czytało w dokumentacji, że jak robimy te wszystkie. Ale może nie będzie tak źle, teraz zobaczymy. Na przykład dam do 6 powiedzmy. I on może być tak, że tego w ogóle nie wykona. Bo pierwsze rzecz, jak się uczy dokumentacji, to właśnie, żeby uważać z gwiazdką. Bo on w tym momencie próbuje wyciągnąć wszystkie, a to wszystkie jakby znalezienie, strawersowanie tej ścieżki, kiedy mamy znaleźć najkrótszą, jest ok, ale jeżeli teraz mamy znaleźć wszystkie możliwe kombinacje, to on tutaj nie wyrobi i zacznie się kręcić w nieskończoność. Do 5, nie? A długości 5 na przykład. Teraz zobaczymy, czy to działa, długości 3. No 3 to wiemy, że nie ma. A, tak.
Też pewnie będzie, trochę typowo, nie? Nie znalazłem miejsca, to jest 6. Ja spróbuję zrobić od 4 do 6. No z tą gwiazdką jest to jakby... Gwiazdka jest takim słabym przykładem tak naprawdę ogólnych takich pytań, bo to głównie się używa, żeby coś jednak wyjąć to najkrótsze, tak? Bo jeżeli chcemy wszystkie, no to dostaniemy jakiś chaos. Dlatego jak na przykład byśmy chcieli sobie powiedzieć, ja chcę to pokazać bardziej w tym momencie. Teraz tak. O, poszło. No to tak dużo z tego nie widać. Teraz możemy zapytać o inne różne fajne rzeczy, czyli na przykład, żeby pokazać filmy, w jakich Kevin Bacon, albo nie wiem, inaczej, on sobie nie grał, ale powiedzmy dam tutaj Keanu Reeves na przykład. Albo inaczej. Zrobimy tak. Najpierw pokażemy, w jakich filmach on grał Keanu Reeves i z kim. Czyli powiemy sobie, że Keanu Reeves, teraz połącz to relacjami Acted In. Tutaj piszemy właśnie nazwę tej relacji. No i teraz powiemy sobie, OK, to ma być jakiś tam film. I teraz wrócimy ten film. Jak to powinno zadziałać? OK, no, mam ten film, który grał Keanu Reeves. A teraz fajnie było się zapytać, z kim grał w tych filmach. Czyli daję tutaj też Acted In. Sobie nazwij to jakoś tam. OK, teraz zwrócimy i to na przykład. I teraz mamy filmy z Keanu Reevesem, których. OK, co tu mamy na przykład? Tu mamy The Matrix Revolution. On tu grał z Carrie and Moss. Czyli jakby. To jest bardziej intuicyjne, że można, jak już uświadomimy sobie, że to jest wierzchołek, to jest krawędź, to jest wierzchołek, a to jest połączenie, to można fajnie jeszcze bardzo zrobić. Można na przykład powiedzieć, żeby to było jednostronne, dać tą stronę, wiadomo, szuka, to jakby to akurat nie ma sensu dużego, bo ta relacja zawsze będzie tą stronę, jeżeli mamy dobre dane, ale gdyby to była relacja dwustronna, moglibyśmy powiedzieć, że przeszukaj relację tylko w tą stronę. No a zestawienie dane też jest fajnie i to mi się super podoba w tym języku, że jak na przykład szukamy sobie jakąś osobę, która ma na imię Kevin Bacon, osoba odbierana, to teraz możemy napisać set i powiedzieć sobie OK, osobą z inicją. To jest nowy dowód swojego. I teraz return M. Okej. Ups, tak. A, bo muszę powiedzieć N. No i dobra. I teraz mam, ta wartość mi się przydała, tak? Czyli proste słówko set. Troszkę większe jeszcze. Proste słówko set i możemy nadawać zarówno wierzchołką, jak i relacją. Teraz jakbyśmy na przykład powiedzieli sobie, OK, ale znajdź mi jeszcze, tu napiszę sobie jakąś relację, na przykład Active In. Ale powiem, OK, to ja sobie nazwę jako E. A teraz powiem, że coś dowolnego łączy. To teraz mogę napisać set. I mogę napisać R. Jak zwrócę te relacje, no to będziemy widzieć, że dodała się do każdej z tych relacji dodała się właściwość. No i to jest mega fajne, mega intuicyjne. Wystarczy coś nazwać, potem coś z tym zrobić. Tak samo można. Tworzenie też jest mega proste. Coś takiego, co się nazywa create. I to stworzyło coś tam. To, nie wiem, czy widzieliście, to jest ta sama składnia, czyli wierzchołek, pamiętamy. Nawiasy zwykłe, a przypisujemy to na jakieś N, możemy to zwrócić sobie nawet.
Jest jeszcze takie słówko, oprócz Create jeszcze Merge, które robi coś takiego, co się nazywa Create Unique. I on teraz nie stworzy, tylko zwróci. Teraz mam już dwóch kabinów baconów, rozmnożyliście. Bo tamtego stworzyłem, a tego powiedziałem, żeby zmerdżował, czyli istnieje już kabin bacon i stworzy drugiego. No i to tam mniej więcej działa Neo4j and Cypher. Naprawdę super język, bardzo mi się podoba. I teraz jak go używać, co tu można zrobić? Okej, czyli jak teraz możemy go Neo4j łączyć z rejsami? I są dwie metody. Pierwsza to jest JRuby, którą odradzam. Na razie to jest w powijakach trochę i podejrzewam, że dużo będzie z tym problemu. Albo serwer Neo4j i zapytam na HTTP. To znaczy Neo4j ma budowanie coś takiego, że można, ma takie API, przez które można wysyłać zapytania Cyphera poprzez API restowe. I jest to oczywiście narzut HTTP, a trzeba przejść przez cały ten stack i dopiero dostać się do bazy, no ale pozwala to właśnie na łatwą integrację. Wystarczy jakikolwiek gen w Rubim, w Rejsach czy w Rubim, który implementuje na przykład Paradigm, czy tam jakieś inne gemy, które pozwalają wysyłać po prostu requesty. No i są też gemy, które już robią to za nas, które właśnie pod spodem używają Paradigma i mają zbudowane jakieś DSL, żeby używać tego z rejsami. I są jeszcze oprócz tego, że są dwie takie metody, jak komunikować się z samym Neo4j. To jeszcze dodatkowo jest, są dwie metody, czyli Neo4j plus Active Record. Czyli tak, mamy Active Record albo jakąś inną bazę danych i na górze stawiamy Neo4j i w tym momencie mamy dwie bazy, inaczej, zacznę od tego drugiego. Neo4j jako jedna baza danych, no to wtedy wiadomo, Neo4j robi za inną bazę danych, już tam musimy wszystko zapisywać, i to jest czasami, szczególnie jak mamy teraz jakieś istniejące projekty, to nie jest to łatwe, żeby zmigrować, też ja nie sądzę, że jest to mądre, żeby zmigrować na Neo4j z istniejącym projektem, ale za to na przykład, jeżeli mamy jakiś taki kawałek aplikacji, na przykład jak właśnie znajomi i chcemy wiedzieć te rzeczy, ile tam znajomych się łączy, no to stawiamy tego Neo4j nad Active Recordem, to znaczy definiujemy w modelach, tam są jakieś DSL do tego zrobione, żeby zdefiniować sobie, które modele będą zapisywane do Neo4j. I gemy, do których będę linkował, dwa z nich przynajmniej, robią tak, że jak zapisujemy coś w Active Recordzie, to automatycznie coś zapisuje się w Neo4j. I możemy w taki sposób część tych zapytań, które są dobre, znaczy które szybciej wykonamy w bazie grafowej, możemy przerzucić na Neo4j i tylko wyciągać ID i potem używać ich w rejsach. To z jednej strony trochę przeraża, bo redundancja i tak dalej, dwie bazy, a z drugiej strony jest to fajny sposób na to, żeby rzeczywiście wyjąć kawałek funkcjonalności i zamienić się na bazę grafową bezboleśnie niemalże. Bo nawet można by zrobić tak, że na początku część danych puszczać tylko przez Neo4j, a część dalej starym sposobem i patrzeć, jak to działa, tak? Albo dopiero później całościowo przesiąść się na te kawałki aplikacji, przejść na Neo4j. Więc to jest sposób, ten sposób jest takim, który się raczej praktykuje, jako że no, to jest release model. I produkcyjnie się tego używa, jakby są aplikacje, które tak robią. Ja prawie tak zrobiłem aplikację, więc nie mogę powiedzieć, że skończyłem współpracę z firmowami, które prowadziłem. Może bardzo nie chcieli, nie wiem. No tak linkuję do GEMu, właśnie pierwszy z nich to jest ten, który pozwala na używanie Neo4j jako bazy danych, a dwa kolejne, czyli NeoID i KeyMaker, a pozwala na to, żeby ustawić nad jakąś bazą danych. Oj, no dziękuję, jestem niekulturalny, ale dziękuję. Jakieś pytania? Czy jakieś duże systemy chodzą na tym?
wiem, że chodzą, bo oni tam rzeczywiście, ten człowiek, który to promuje na przykład, oni tam rozwiązają, biorą to ze swoich rozwiązań i to są duże rozwiązania, ale nie pamiętam przykładów. Jak wejdziesz na nieokorzej stronę, to na pewno tam gdzieś będzie to mocno widoczne, bo pewnie to promują. Spójrzcie z tego, co wiem, to GoldenEye oferuje zajmy znajomych. Że to? To GoldenEye oferuje zajmy znajomych przez właśnie przerzucie na ofertę. A, no to jest właśnie bardzo mądre rozwiązanie. Jakby prawdopodobnie przeniesienie wszystkiego było mega głupie, ale wyekstraktowanie tej jednej funkcjonalności i przypisanie na niej oferuje jest bardzo mądre rozwiązanie. Czy Neo4j ma mechanizm do replikacji? Neo4j może działać jako master slave, ale czy taka replikacja... Nie jestem pewien, jak to dokładnie produkcyjnie wygląda, bo nie używałem tego produkcyjnie i nie lubiłem tego master slave i tak dalej. Ale wydaje mi się, że to działa taki normalny master slave, tak samo jak w innych bazach danych, więc podejrzewam, że tam da się to zrobić. Dobra, to jeśli nie ma więcej pytań, to bardzo dziękuję. I zostańcie jeszcze chwilę, wiem, że jest jeden lightning talk na pewno. Zapraszam, jeśli ktoś by chciał jeszcze coś powiedzieć, to zachęcamy. Nie wiem, najpierw puszczę. Są ulotki z kodami, coś powiem i na bilety na konferencję Baker Run, o której zaraz powiem. One dają 10% zniżki, co jest całkiem sporo, biorąc pod uwagę, że bilety obecnie Early Bird są po 330 euro, kolejne rano 440. Może weźcie i podajcie dalej. To jest 40, więc na pewno to wszystko wystarczy. Konferencja MakerLand odbywa się w Warszawie w dniach 17 i 19 marca tego roku w Centrum Nauki Kopernik i ma na celu jakby zainteresowanie ludzi hardware'owymi rzeczami. Będą warsztaty z Arduino, będą warsztaty z Raspberry Pi'a, będą warsztaty z drukowania 3D, z projektowania tych rzeczy do drukowania 3D. Trochę będzie o home automation. Ja tam jestem jednym ze speakerów, dlatego chciałbym tutaj trochę powiedzieć. Stoją za tym ludzie, którzy w zeszłym roku organizowali Django Circus w Warszawie. To była taka dosyć spora Django'owa konferencja. No i postanowili właśnie w tym roku zorganizować coś z rzeczy hardware'owych. Jak was mogę zachęcić do tego? No, jeżeli się trochę znudziliście już programowaniem rzeczy webowych, chcielibyście się pobawić hardware'em, naprawdę fajne rzeczy są. Ze speakerów takich zagranicznych będzie dziewczyna odpowiedzialna za community w Indiegogo. Będzie John Biggs z TechCruncha, który na TechCrunchu prowadzi jakby dział hardware'owy. Jeżeli ktoś był w zeszłym roku na Raspberry w Krakowie, przy Lightning Talkach był pokazany quadcopter Ardron obsługiwany przez JavaScript, też będą ludzie, którzy się zajmowali. I będzie pracownik Twilio, który robi Twiliobota, którego możemy właśnie sterować poprzez SMS-y, może nas jakoś tam informować o tym, co się dzieje w domu, żeby się pobawić. Będą na pewno walki robotów. Będą roboty, które mogą pływać. No i tak jak mówię, są od home automation, czyli wszelkiego rodzaju jakieś czujniki, które możemy w domu umieścić, zbierać takich informacji. To tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, możecie mi gdzieś jeszcze łapać. Jaka jest cena jeszcze raz? Na dzień dzisiejszy 330 euro. To są early birds, tam zostało chyba 15 biletów. Kolejne będą po 440 euro. Tak, dokładnie 10%. Super, dziękuję. Czy ktoś chciałby coś jeszcze powiedzieć? Jeśli nie, to jeszcze raz chciałem podziękować Rebase Elbaszom. Jeśli ktoś ma ochotę jeszcze do linka, to zapraszamy. Są już daty następnych ruchów. Staramy się rozwijać także w tym kierunku. Najbliższy będzie bodajże w ostatni poniedziałek lutego. Sprawdźcie naszą stronę, sprawdźcie forum, zgłaszajcie tak toki. To jest bardzo przyjemne miejsce, podejrzewam i miłe. Szczególnie jeśli ktoś nie występował, nie jest pewien, bardzo polecamy. I bardzo chciałbym podziękować naszym dzisiejszym prelegentom i do zobaczenia za miesiąc mniej więcej. Zapraszamy na YouTube.